No to zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zygmunt Stępiński, jestem zastępcą dyrektora Muzeum POLIN, Muzeum Historii Żydów i dziękuję Państwu serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia na spotkanie inaugurujące program Obcy w Domu wokół Marca 68. Naszych gości nie muszę przedstawiać, zwłaszcza długo. Pani Barbara Hoff, pan Stanisław Tym, pan Seweryn Blumstein, pan Adam Ringer i będzie jeszcze pan Jan Lityński, który dojeżdża. Spotkanie za chwilę poprowadzi pani Anna Wacławik-Orpik. W programie Muzeum POLIN Obcy w Domu opowiemy o wydarzeniach, które miały miejsce 22 lata po zagładzie. Tłem wystawy i tłem programu są wydarzenia polityczne w Polsce, ale głównym tematem nie jest ani walka o władzę, ani strajk studentów, a los polskich Żydów, których po wydarzeniach marcowych wygnano z Polski. Wygnano, gdyż wymuszona emigracja była wygnaniem. Jest to historia nieznana większości Polaków, zwłaszcza młodzieży, która we wszystkich programach muzealnych adresowanych do publiczności jest dla nas grupą zdecydowanie najważniejszą. Od nich wiele zależy w przyszłości. Świat też nic nie wie o naszym marcu. Wystarczy powiedzieć, że na niedawno otwartej wystawie o 1960 roku w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie nie ma słowa o Polsce, a tym bardziej o wygnaniu polskich Żydów. Dlaczego Obcy w Domu? To tytuł programu. Pojęcie dom ma wieloznaczne znaczenie. Odwołuje się do doświadczeń różnych grup ludzi oraz pokazuje głęboką emocjonalność przeżyć. Kategoria posiadania domu, zadomowienia, wyrzucenia z domu, w sensie i metaforycznym, i dosłownym, to najważniejszy element spajający różne narracje na naszej wystawie stałej, którą pokażemy dokładnie za rok i jeden dzień. Wynika to z doświadczenia wygnania z domu i Polski, ale i po prostu własnego, prywatnego miejsca zamieszkania. Wygnania, które jest doświadczeniem wszystkich emigrantów, wszystkich, ale również ci, którzy pozostają w Polsce, zarówno życi, jak i bardziej świadomi tego, co się dzieje Polacy, pozostają już w innym domu niż ten sprzed 1968 roku. To jest dom, w którym wcześniej Polacy i Żydzi dzielili wspólną przestrzeń, gdzie w okresie powojennym istniała niewielka nisza dla żydowskiego życia, gdzie możliwa była asymilacja. Po wydarzeniach marcowych Żydzi, także ci bardzo zasymilowani, którzy uważali się za Polaków, zostają w tym domu napiętnowani, wyjeżdżają ze stygmatem obcości. Są również obcy w krajach, które zgodziły się ich przyjąć. Opowieść o tych, którzy zostali, to równie ważny wątek programu. Wątek rzadko poruszany. Do tej pory mało kto się nim zajmował. Na sali jest wiele osób, z którymi chodziłem do szkoły, studiowałem. 8 marca stałem na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, a potem wspólnie odprowadzaliśmy na Dworzec Gdański rodziny, przyjaciół, znajomych, dziewczyny i chłopaków. To dla was i o was jest ten program. Jednocześnie chcemy, żeby był zrozumiały dla naszych dzieci i wnuków w Polsce i za granicą. Sam program składa się z bardzo wielu elementów. Zacznę może od czegoś, co jest najbardziej osobiste, czyli od zbierania pamiątek. Bez tych pamiątek nie powstanie ważna, może nawet najważniejsza część wystawy. Dla Państwa jest to szansa na współtworzenie wystawy, na budowanie jej razem z nami. No, co będę mówił? Musicie się włączyć, przejrzeć domowe archiwa, przejrzeć strychy, przekopać szuflady.
Tam są naprawdę skarby, które są warte pokazania na tej wystawie. Powiem chociaż o jednym przykładzie. Od roku, od czasu, jak zaczęliśmy pracować nad przygotowaniem wystawy, marzyłem o tym, żeby ktoś nam podarował albo wypożyczył kalendarz 68 roku, w którym są zapisane nazwiska i tych, którzy wyjechali, i tych, którzy zostali. Wyobraźcie sobie Państwo, dzisiaj mamy krótkie spotkanie i jedna z koleżanek mówi: co za szczęście. Napisał do nas człowiek, który emigrował z Polski do Szwecji i bał się, że na granicy odbiorą mu kalendarz. Wobec tego kalendarz gdzieś głęboko skitrał, ale zanim go skitrał, 3 razy przepisał i ten przepisany kalendarz z polskimi adresami, telefonami i tak dalej rozpakował, rozmieścił w różnych miejscach swojego bagażu. Więc za parę dni dostaniemy 3 kalendarze. A drugim ważnym wydarzeniem programu będzie konferencja, którą przygotowujemy z 2 instytutami Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Socjologii i Instytutu Historii. Bardzo ważna będzie edukacja. Dla nas muzeum jest to jedno z najważniejszych narzędzi, którymi się posługujemy. Przygotujemy specjalny program dla uczniów, bo uważamy, że to jest jedyna metoda, żeby tysiące dzieciaków, które biorą udział w warsztatach i lekcjach muzealnych, mogły się dowiedzieć o tym, czym naprawdę był marzec dla Polski, dla Polaków, dla Żydów. Pokażemy również spektakle teatralne, ogłosimy konkurs na nową sztukę o marcu. Pokażemy instalacje na dworcach, symbolicznych miejscach pożegnań, na dworcach w kilku miastach w Polsce. Pokażemy filmy dotyczące marca, zorganizujemy spotkania ze świadkami w historii. Wreszcie wydamy wspólnie z wydawnictwem Czarne książkę Mikołaja Grynberga, nad którą Mikołaj już pracuje, która będzie się składała z wywiadów z emigrantami i tymi Żydami, którzy zostali w Polsce. Program Obcy w domu przygotowuje zespół ludzi młodszych ode mnie o 2 albo o 3 generacje. No mam taki fart, że pracuję wyłącznie z młodszymi. Robią to z wielką pasją i niezwykle profesjonalnie. Chcę im za to serdecznie podziękować. O tych młodych warto mówić tu, teraz, w tym miejscu, bo obcy w domu stał się poważnie problemem świata, Europy i Polski. Nadal nie chcemy obcych. Pani Anno, oddaję Pani głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Pan Jan Lityński do nas dołączył. Cieszymy się. Witamy Państwa serdecznie. Cieszymy się z Państwa obecności tutaj. Zanim zaczniemy roztrząsać te poważne sprawy, rozmawiać o wydarzeniach brzemiennych w skutkach, o ich znaczeniu dla nas dzisiaj, chciałabym Państwa zapytać na wstępie, gdzie byliście Państwo w życiu wtedy, w 1967 roku? Czym się zajmowaliście? Studia, szkoła, pierwsza miłość, praca? Umowę mam z panią Barbarą Hof taką, że nie zaczynam od niej, więc Seweryn Blomstein. W 67? Proszę, mikrofon. W 67? Tylko, że nie rozumiem tej cezury po prostu. Dlaczego 67? Ja to nie była dla tego pokolenia żadna cezura. Znaczy, nawet przemówienie Gomułki, które wywołało niepokój, szczególnie u starszych ludzi, to nie było nic, znaczy to, ani wojna w Izraelu, nic tutaj jakby w Polsce istotnego nie zmieniło. Zaczęła się czystka w wojsku, ale to nie jest jakiś moment, który jest taki ważny. Ale w 67 roku byłem na 3. roku ekonomii politycznej. No. I już po pierwszej miłości, tak. A w 67 byłem na studiach na elektronice, na politechnice. I w trakcie pierwszej miłości. Teraz pani. W 67 roku, pół roku byłam w Londynie. Usiłowałam się rozwieść, więc o pierwszej miłości już nie było mowy, bo jeżeli to z takową się rozwodziłam, to ona już zgasła. Ten rozwód szedł bardzo ciężko. Rozwodziłam się z Leopoldem Thurmandem, który pojechał w 65 do Ameryki i rozwodziliśmy się w 67 w ten sposób, że ja byłam w Londynie, a on w Nowym Jorku i mieliśmy tutaj
plenipotentów, czy nie wiem, może jest jakiś lepszy wyraz. Krótko mówiąc, rozwodziłam się par prokuram. Było to dość interesujące, ponieważ powodem rozwodu było jego oświadczenie, że zostaje w Ameryce i nie ma zamiaru wrócić. No i on to napisał bardzo poważnie, przysłał do sądu, no nie, do osoby, która go tutaj jakby prezentowała, to był mojej przyjaciółki aktualny chłopak i to wszystko ginęło w sądzie. Całkowicie. No, nie można się było rozwieść, a do tego to już nie należy może do tematu, ale ciekawostka taka o czasach. Mianowicie sędzia, który nas mógł rozwieść na literę T, bo w sądzie podzielone były te oddziały na litery. Więc litera T przypadała sędziemu, który w owych czasach, może kiedy indziej nie, z natury rzeczy nie wierzył w kobiety, które mówią, że mąż ujechał. Ponieważ były częste wypadki podobno, że kobieta donosiła do sądu, że mąż wyjechał i sędzia dawał jej rozwód, bo ludzie wtedy wyjeżdżali i uciekali po prostu z Polski, nie wracali. I wtedy żona rozwiedziona miała po nim jakiś majątek w postaci kanapy, szafy, krzesła, pół mieszkania czy coś takiego, po czym zdziwiony mąż wracał, już życie było zrujnowane i tak. Więc tego pan sędzia powiedział, że on nie wierzy w ten rozwód. No a ponieważ jeszcze papiery zginęły, to właśnie nie było siły. Sytuacja była dość ciężka, więc ja siedziałam w tym Londynie. Najpierw bardzo było przyjemnie, a potem chciałam wrócić i nie mogłam, bo jakbym wróciła jako jego żona, no to spadło na mnie bardzo dużo kłopotów. I czekałam, jak się rozwiedziemy i pani adwokat wpadła na pomysł przeniesienia tego rozwodu do innego sędziego na literę H, że ja się rozwodzę, bo ja zachowałam nazwisko swoje. Dwa nazwiska miałam. W dokumencie miałam to drugie, ale nigdy nie używałam. No i wtedy Tyrmand musiał przysłać $10 opłaty. No niestety, nie wiem dlaczego nie chciał przysłać. Nawet grzebiąc teraz w jakichś dokumentach, bo chciałam się dowiedzieć przed przyjściem tutaj, kiedy on tak naprawdę wyjechał, bo jesteśmy wszyscy w takim wieku, że mamy prawo zapomnieć dat i różnych faktów. Ja nie miałam możliwości tak. Nie słyszałam. Chcę, żeby pani się sprężyła. Już się sprężam. W każdym razie udało mi się rozwieść, po czym jednak bezpieka jakby nie przyjęła tego do wiadomości i latała po mieszkaniu, robiła rewizję, przychodziła o 6 rano, tupała, ciągnęła mnie na Rakowiecką i tak dalej, już się streściłam. Czyli pani Barbara się rozwiodła prędzej czy później, w 67 również. Stanisław Tym, 67 rok. 67 rok. Byłem wtedy kierownikiem, chyba tak się nazywa oficjalnie, kierownikiem Teatru STS, Studenckiego Teatru Satyryków w Warszawie. Pierwszego satyrycznego studenckiego teatru w Polsce, powstał w 54 roku w marcu. Właśnie mamy za kilka dni spotkanie jubileusze, tam kolejne. I ci, którzy już jest nas garsteczka. I to był, warto to zaznaczyć, to był teatr od początku taki amatorski. Sami wolontariusze, więc
wszystko się robiło za darmo. Próby, teksty się pisało za darmo, próby były za darmo, występy były za darmo, uczestnictwo we wszystkim było darmo i ktoś musiał tym wszystkim kierować, bo trzeba było wynająć sprzątaczkę, która posprząta oraz zapłacić koleżance, która tego dnia siedzi w kasie i sprzedaje bilety. W związku z czym przedtem był Andrzej Jarecki, potem był Rysiek Pracz kierownikiem teatru, a potem zwrócili się do mnie, bo jeszcze byłem kawalerem, w związku z czym czy możesz? No i ja powiedziałem, że mogę i zostałem kierownikiem teatru. Czyli właśnie brałem, proszę Państwa, no co tu dużo ukrywać. Przez 4 lata brałem pieniądze z ordynackiej. A ponieważ w 1967 roku, pamiętam, z powodu różnych wydarzeń politycznych podszedł do mnie zakolegowany, już mieszkający na Powiściu, człowiek pod tytułem Jan Himilsbach i powiedział: co się dzieje? Nie uważasz, że trzeba się napić? Ja powiedziałem: tak, trzeba się napić, i w związku z czym Himilsbach by powiedział: byłem niestety, kurwa, człowiekiem ordynackim. Dziękuję. No więc ja w przeciwieństwie do Sewka, mojego przyjaciela, uważam, że był to rok niesłychanie ciekawy, bo jest to rok, ostatni rok przed całkowitą zmianą. Znaczy ostatni rok, w którym jeszcze istnieje coś takiego jak mit października. Jeżeli się spojrzymy na tutaj, Staszek wymienił to STS, gdzie były takie przedstawienia jak, o ile pamiętam, Orły z filtrem, czy Myślenie ma kolosalną przyszłość, trochę wcześniej, ale to mniej więcej to oddaje tą atmosferę, którą wprowadzał STS. Obok tego są hybrydy z Młynarskim i Koftą. Kofta, to Młynarski pisze W co się bawić, czyli takie to poczucie tego, co będzie w 68 roku. Kofta pisze pamiętajcie o ogrodach. W teatrach w Ateneum wystawia się wtedy bodajże Marata Sada. W teatrze współczesnym kariera Arturo Uy. To są wszystko przedstawia cały teatr. Jest takim przeczuciem tego, co nastąpi. W 66 roku, ale to przechodzi na 67, Mrożek pisze Śmierć porucznika, która jest wystawiana w teatrze dramatycznym. I tutaj już mamy przedsmak marca, dlatego że władze wspólnie z narodowcem Przemysławem Górnym organizują protesty przeciwko temu przedstawieniu. No to skądinąd, to dzisiaj też możemy to obserwować, ponieważ Mrożek, a także teatr Szarga Świętości. Jednocześnie nastrój jest dosyć zabawowy. W stodole grają tajfuny, to w hybrydach odbywają się obok kabaretu, odbywają się także dyskoteki. W ogóle nastrój jest bardzo fajny. Znaczy nikt nie oczekuje tego, co ma nastąpić za kilka miesięcy, aczkolwiek czuje się to w pewnej atmosferze. Tutaj ministrem spraw wewnętrznych zostaje Moczar. Coraz głośniej się mówi o partyzantach i o cichych, jak to opisał Szpotański. Szpotański zresztą zostaje aresztowany już w styczniu 68 roku, dostaje wyrok to 3 lat więzienia. I to jest też także rok, w którym na Uniwersytecie odbyły się bardzo gwałtowne dyskusje. Jednocześnie jest to powiązane z... W maju wychodzi Jacek Kuroń, w sierpniu wychodzi z więzienia Karol Mazurecki, skazani tam na 3,5 roku i 3 lata więzienia. Wychodzą i na Uniwersytecie nagle atmosfera polityczna nabiera niesłychanego przyspieszenia. Także jest to niesłychanie ciekawy rok i powiedziałbym z pewnego punktu widzenia niesłychanie ważny i być może najważniejszy, chociaż oczywiście jest to ciągle jeszcze, mam w pamięci rok 66, w którym Kołakowski na 10-lecie października na Wydziale Historii wygłasza swoje słynne przemówienie, w którym mówi o końcu października i mówi o tym, że jedyna nadzieja jest w rozwoju technologii. Jedyna nadzieja na obalenie tego systemu, wówczas już myśli właśnie o socjalizmie. Dziękuję. I pan miał tego wszystkiego świadomość. Czy państwo mieliście świadomość tego, co się dzieje? Bo pan miał wtedy 21 lat, tak jak Seweryn Blumstein, i byliście studentami, pan Adam 19 i 18. Więc dzieją się rzeczy historyczne. Za chwilę będzie naprawdę zadyma, przepraszam za kolokwializm. I czy państwo rozumieliście sytuację? Myśmy się świetnie bawili na uniwersytecie, naprawdę. Po prostu i szliśmy jakby,
Znaczy myśmy wtedy, nazwali wtedy nas komandosami, bośmy przychodzili na zebranie ZMS-u, zadawali trudne pytania, mówiliśmy o rzeczach, o których się nie mówiło, nie wolno było mówić. Organizowaliśmy te różne protesty i tak dalej. I myśmy się świetnie bawili. Było coś takiego, że mieliśmy poczucie, że zbudowaliśmy trochę na uniwersytecie taką strefę wolności. Właściwie nasze ambicje, nie wiem, czy sięgały dalej, bo nie wiem, dokąd sięgały. Znaczy uważam, że myśmy weszli w ten marzec zupełnie na ślepo. Znaczy bez jakiejś wizji, co ma być dalej. I szczerze mówiąc, już przechodząc do marca 68, to wprawdzie my byliśmy gówniarzami, ale właściwie, więc może młodzi ludzie nie muszą sobie zadawać takich pytań, ale że Jacek i Karol sobie właściwie takich pytań nie zadawali, to dziwne, to dziwne. Ja sobie w ogóle nie zdawałem sprawy. Koledzy, myśmy się znali wtedy. Nawet uczestniczyłem w takich tajnych kursach, które Janek organizował. To był chyba 66 rok. Takie były, uczyliśmy się marksizmu od podstaw, tylko innego niż PZPR-owski. Ale ja sobie w ogóle nie zdawałem sprawy z tego, co się dzieje. Może generalnie jest bardzo trudno odtworzyć ówczesny stan świadomości. Rozumiem, że pani w tą stronę jak gdyby idzie. Jak pisał Modzelewski i mówił wiele razy, nikt tak nie kłamie jak naoczni świadkowie. I to jest bardzo trudne, żeby nie zrobić takiej racjonalizacji post factum. On tak musi mówić, bo on zajmuje się historią średniowieczną. Ja wiem. Nie ma. On nie miał tego problemu, tak? No, ale miał jakieś pisane te źródła. Ale ja mam takie dwa fakty, które bardzo dobrze pamiętam. Mam list o ówczesnej świadomości, który sam napisałem. Ja pamiętam, spotkałem kolegę, to było parę dni przed wojną, izraelską wtedy, który mnie zaczepił na placu Unii i mi mówi tak, słuchaj, on Żydem był i był jedyny, który jak gdyby się interesował Izraelem. I mówi, wiesz, Dajan został ministrem obrony, to znaczy 5 dywizji więcej tego. Ja tak patrzę, mówię, o czym on mówi w ogóle? Jaki Dajan? O co w ogóle chodzi? To było tak odległe. I mam jeszcze taki inny dokument, bo ja wyjechałem w lipcu, byłem na takich praktykach we Wiedniu. I napisałem list do rodziny w Izraelu, wtedy umarł mój stryjek, umarł śmiercią naturalną. I napisałem kondolencje i oni mi odpisali, żebym przyjeżdżał do Izraela, że tutaj jest wspaniale. I ja im napisałem list, dlaczego ja nie chcę wyjechać. I to jest lipiec 67 roku, wielka oda do Polski, jak ja się czuję związany z Polską i... Rok później wyjechałem. Wyjechałem do Szwecji, gdzie mieszkałem przez 26 lat i oni mi ten list odesłali, jak już byłem w Szwecji. Więc ten rok między tym listem napisanym w lipcu 67 roku, a byciem rok później na emigracji w Szwecji, to była cała epoka, która przeleciała obok i takim uniwersytetem życia, można powiedzieć. W 1967 roku chyba Jurek Dobrowolski na takim spotkaniu, bo myśmy się spotykali w kawiarni u Marsa, tam przychodzili takie autorytety jak Akserowie, jak Jan Kot, pisarze i Słonimski też tam bywał, później zmienił kawiarnię na inną. I były takie rozmowy właściwie nie... Co? Odwrotnie, potem przybył w marcu. Ale... Tak? Tak, przepraszam. Dziękuję. No nie, ja przepraszam bardzo. Strach przy tobie mówić, ale będę mówił. No to poprawiam, jak coś powiem źle. Ale w każdym razie pamiętam, że Jurek właśnie wtedy powiedział taki żart, no towarzyski, mówi tak, jak przecież wiadomo było, co pisze prasa oficjalna, a innej nie było. I mówi do naczelnego Szpilek. Zrób taki rysunek, że jest proponowana na Wielkanoc, już nie na Wielkanoc chyba, karp po żydowsku i leży karp z jednym okiem na czarno, bo Dajan miał jedno oko zasłonięte czarną opaską. No i myśmy się tak zaśmiali, że to taki antyreżimowy trochę naprzeciwko wyśmianie głupoty, ale za 2 tygodnie taki rysunek w Szpilkach się ukazał i to było...
najśmieszniejsze. W 67 roku, pamiętam, to już było... Więc ja przypuszczam, że o STS-ie nie można tak powiedzieć, że myśmy nie wiedzieli. Prawdzie myśmy byli trochę starsi. Ja jestem jeszcze przedwojenny, bo w 67 miałem 30 lat, no więc już swoje wiedziałem. I Agnieszka Osiecka wiedziała swoje, Jarecki, myśmy wszyscy wiedzieli z grubsza i czytaliśmy tygodnik Leszka Wyszyńskiego Stolica i wiedzieliśmy, co się święci. I wtedy przecież to w 65 roku w przedstawieniu Mnie nie jest wszystko jedno, które zostało zdjęte po drugim przedstawieniu. Wyobraźcie sobie, przedstawienie spuściła cenzura, odbyła się premiera, a na drugim przedstawieniu w pierwszym rzędzie siedziały dwie panie i ryczały ze śmiechu. Była to Zofia Gomułkowa i jej przyjaciółka, koleżanka. Następnego dnia zdjęto nam całe przedstawienie i to był koniec. Potem trzeba było odnawiać je w takim jakimś szczątkach zupełnych. Już pora smażyć konfitury, no to już tam nie ma znaczenia. Myśmy jeszcze z tym przedstawieniem Moi Amfiszpa pojechali do Nancy na festiwal, pamiętam, dużo było takich tłumaczeń na francuski, no ale to było właściwie wszystko już taka reszta. Dlaczego mówię o 65 roku, przepraszam, bo to 65, a mówimy o 67, ale w 65 roku powstaje tekst Agnieszki Osieckiej, właśnie śpiewany na premierze przedstawieniu Mnie nie jest wszystko jedno, a tekst jest Miasteczko Bełz 20 lat po wojnie. Nie bój się nocy, nie drżyj przed świtem, patrz prosto w oczy miasteczku Bełz. Minęło tyle lat, znów harmonia gra, ktoś wyprowadza psa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Piec się piecze w piekarni, koń owsem zgina łeb. No i miasteczko, nie chce się pamiętać tego, co było. Jest w tym tekście, chętnie się zapomina, że miasteczko Bełz spłonęło, że miasteczko Bełz było równane z ziemią i ludzie i tak dalej. I końcówka jest tego, ta śpiewająca mama śpiewa synkowi na dobranoc, zaśnij, że już i oczka swe zmruż, są czarne, żałuję, że nie są niebieskie, wolałabym. Tak jakoś. Oczywiście ten tekst poszedł w diabły też, no i tak, no ale myśmy trochę wiedzieli jednak już na ten temat, co się dzieje. Tak myślę. Myślę też, ale to jest, znaczy z perspektywy kilkudziesięciu lat bardzo trudno odtwarzać swoją wczesną świadomość. Natomiast no, można ją odtwarzać poprzez to, co się wówczas działo. No, pod koniec 67 roku, może na początku 68, ale nie, pod koniec 67 dokładnie, wychodzi książka W niebo wstąpienie Konwickiego. No, jest to książka o koszmarze, który się dzieje w Warszawie. W tej właśnie, jak Sewek powiedział, wesołej Warszawie, w której się świetnie bawiliśmy. Jednocześnie też jak się spojrzy, ja nie pamiętam, Staszku, ale kiedy ty zatrząsnąłeś się w Indzie w kajdankach? Ty chyba też w 67 roku. U Gruzy właśnie to też bardzo charakterystyczne. Oczywiście nie ma to podtekstu, że opisujemy dokładnie rzeczywistość, ale jednak u Gruzy i Fodorowicza Staszek Tym chodzi, zwraca się do ludzi, bo ma kajdanki, zwraca się do ludzi i mówi, zatrzasnąłem się w windzie, czy może mnie pan... Janek, ale to już na siłę dorabiasz jakieś takie, to naprawdę... Ale to oczywiście, że na siłę, tylko pokazuje, że w powietrzu coś istniało. Ja nie twierdzę, że Staszek Tym dlatego był w kajdankach, bo uważał, że będzie w 60, że w marcu będą zamykali, tylko dlatego, że taka była atmosfera. Istnieje pewna atmosfera. Atmosfera trochę właśnie takiego, atmosfera rozbawionego. Powiem inaczej, wejdę ci w słowo. Na czym polegał ten numer? Znaczy groza tego numeru polegała na tym, że my robiliśmy to ukrytą kamerą. To znaczy ja byłem obciążony jakimiś tam plecakami z akumulatorem, ze wszystkimi tymi. Oni byli daleko. Nikt nie wiedział, że to jest nagrywane. I ja idę na Świętokrzyskiej. Robię taki numer, że zakuwam się w kajdanki i z kajdankami kogoś proszę na bok i mówię, czy pan może mnie rozpiąć. I to jest groza, bo nie wiadomo, z kim on rozmawia. Ja nie jestem znany mi z filmu Olgi Lipińskiej pod tytułem, tylko po prostu jakaś nieznana postać zupełnie, która mówi, czy pan może mnie rozpiąć. Ja mówię, kluczyk mam w kieszeni. I to jest prowokacyjne, rzeczywiście, wiesz, ja pamiętam, że no, nie wiadomo na kogo trafisz, nie wiadomo jak się zachowa, bo może zawołać milicjanta i mnie skuć i zawieźć gdzieś.
Także ten, jeżeli się też na przykład są badania Hanny Świdy, no, wybitnej postaci polskiego życia naukowego, która badała tuż rok przedtem, w 1966 roku badania postaw studentów i stwierdziła, że jest to najbardziej bezideowe pokolenie, jakie było w historii. I to pokolenie dwa lata później, czyli ten 67 rok... No i właśnie mówisz przeciwko sobie. No. Nie mówię przeciwko sobie. Ja nie mówię ani za sobą, ani przeciwko sobie. Ja próbuję coś opisać. A co z tego wyjdzie, zobaczymy, no. Możesz mieć inny opis, no. Nagle ten 67 rok coś zmienia. Przyjeżdża Okudżawa. Jak przyjeżdża Okudżawa, w 67 roku występuje w hybrydach i nagle się okazuje, że na tego Okudżawy nie można się w ogóle dostać. Jest ogromny tłok. Prawdopodobnie 3-4 lata temu byłoby to bardzo słabo zauważalne. W 67 roku już jest ta atmosfera, że ludzie chcą słuchać Okudżawy, bo chcą słuchać kogoś z Rosji, ze Związku Sowieckiego, ze Związku Radzieckiego, kto mówi inaczej, kto mówi do nich, kto mówi o nich. No i to jest ten. Podobnie przyjeżdża Ewa Demarczyk. Ewa Demarczyk nie zajmuje się w ogóle polityką. Natomiast jej ton, jej piosenek jest tonem piosenek roku 68 roku. Nieprzypadkowo Ewa Demarczyk dla ludzi mojego pokolenia jest najważniejszą piosenkarką w ogóle być może w naszym życiu, być może z tamtego okresu, chociaż jak posłuchamy Ewy Demarczyk już z lat 70., to tam są te akcenty, które się odnoszą do marca. Natomiast tu nie ma marca. Tu jest po prostu atmosfera, która narasta. Ona narasta u Demarczyk, narasta u Kudżawy, narasta w STS-ie. Uważam, że Janek tworzy ex post. Argument z tymi badaniami jest dobry, tylko w takim sensie, że właśnie pokazuje, że nie tylko się nikt nie spodziewa, ale że jakby zupełnie niewyczuwalne były, nie, przynajmniej dla badaczy, ale też pewnie dla młodych ludzi, których badano, te nastroje, które potem wybuchły. To jest efekt tak. Poczekaj. Chcę tylko powiedzieć, że no bo tak, żart z kajdankami, okej, ale takie żarty się uprawiały zawsze, prawda? W Polsce zawsze były antypaństwowe, takie lekko antypaństwowe żarty. Więc ja uważam, że przytoczę argument ex post, jak bardzo myśmy się nie spodziewali tego, co może się stać. Myśmy się spierali przed wiecem, czy tam będzie 200 czy 300 osób. Przed wiecem 8 marca. Czyli w ogóle myśmy mimo żeśmy udało nam się zebrać 3000 podpisów na uniwersytecie w sprawie dziadów, nie uważaliśmy, według mnie, wcale nie byliśmy przekonani, że tam przyjdzie mnóstwo osób. Bo wiec to było ten. I myśmy się naprawdę absolutnie nie spodziewali, że to może tak wybuchnąć. Pamiętam taką scenę, jak już wieźli nas po procesie, po wszystkim w marcu 69. Rozwozili nas do więzień. Ja jechałem w jednej suce z Jackiem Kuroniem. I pierwsze słowa, któreśmy do siebie skierowali, nie wiem, czy on do mnie powiedział, czy ja do niego. Jaka piękna katastrofa. To znaczy, że myśmy zupełnie byli nieświadomi, co z tego może wybuchnąć. Kompletnie. No. Ale to nie o to chodzi. Ale nie, ale to jeżeli mówisz, że były nastroje, no dobrze. Ale no. To nie o to chodzi. Myśmy byli kompletnie nieświadomi, że gdzieś taki potencjał buntu w tej młodzieży ale jest. Ale to nie chodzi o twoją świadomość, ani o moją, tylko chodzi o pewien atmosferę, która jest opisywana, która jest dosyć obiektywna. Podobnie jak ekspresjoniści niemieccy w 1910 roku nie mieli żadnego pojęcia, że świat ich się skończy za 4 lata, że wybuchnie pierwsza wojna światowa, ale ta pierwsza wojna światowa wybuchła i okazało się, że ekspresjoniści malując to, co malowali, a potem robiąc filmy i zaczynając robić filmy, które robili, przewidywali pierwszą wojnę światową. Staszek Barańczak w Nieufnych i Zadufanych jako przykład umiejętności poetyckiego przewidywania przyszłości pokazywał przedstawienie STS-u na podstawie jego wierszy jednym tchem albo starcia krwiodawstwa, które było napisane, wszystkie wiersze były napisane przed grudniem roku 70. i przedstawienie było zrobione przed grudniem roku 70., ale po grudniu roku 70. było to przedstawienie o grudniu. Także tutaj mówimy, znaczy ja mówię, wydaje mi się, że Staszek się ze mną zgadza, tutaj mówimy o pewnej atmosferze, która narastała, a nie o tym, że myśmy mieli świadomość. Oczywiście, że nie wiedzieliśmy, że będzie marzec. Ja się z tobą zgadzam. Jest pewna, znaczy 67 rok jest rokiem, który jest rokiem przed burzą. No tak jak 13 rok jest rokiem przed burzą. Oczywiście na szczęście inną burzą, zupełnie inną, ale...
ale coś tego. Podobnie jakbyśmy badali rok 79, to też byśmy znaleźli różne znaki tak, tego, co będzie w sierpniu 80 roku, ale uczestnicy, tych aktorzy tych wydarzeń oczywiście nie wiedzą tego, bo skąd mogą wiedzieć? Oni są aktorami wydarzeń, oni nie znają scenariusza. Scenariusz jest rysowany i on jest przeczuwany przez aktorów, ale oni go oczywiście nie znają. I to jest coś w tym, co mówi Janek. Rzeczywiście, przepraszam, nie byłem wywołany, ale można, tak? Bo wiesz, pamiętam wizytę, była ta u nas w STS-ie. Był to ogromnie wspaniały wieczór, taki miły, ciepły. Bułat zostawił potem, Agnieszka wtedy napisała piosenkę do melodii Bułata Okurczawej, Och Panie Panowie, czemu ciepło nie ma w nas. I to jest ta... Już tam są takie te same akcenty, co było w żółtych promieniach liści, bo dopala się ślicznie, i to samo co w miasteczku Bełz, te ptaki umierające, sennie chwieją się łany rzepaku, umierające słabsi wśród ptaków, och panie panowie, czemu ciepło nie ma w nas. To wszystko gdzieś tak pachniało takim czymś, no właśnie, to jest to, co napisała Agnieszka od miasteczko Bełz, bardzo tak już, no... Bez żadnych zasłon. Potem pisała drugą wersję tego takiego listu do Icka, ale to już była inna sytuacja. Także ja tutaj myślę, że trochę rację ma Janek. Ja bym to nazwał inaczej. Ja bym nazwał, że w 66-67 roku jest taka wyraźna atmosfera w tych kręgach jakoś spolityzowanych, interesujących się polityką czy życiem społecznym, czyli takie świadomość końca etapu okresu października. To jest ta frustracja. Natomiast to, co ja mówię, że nie było atmosfery, ja mówię, nie było poczucia grozy. Ja nie miałem poczucia nadchodzącej grozy, nawet jak Gomułka powiedział, no może byłem ślepy i taki, odrzucałem to o piątej kolumnie. Ja tego poczucia grozy nie miałem i nie miałem poczucia wokół mnie, że ono jest. Natomiast widziałem się pan, taką rodzącą się wolność w różnych miejscach. No. A czuł się pan adresatem słów Gomułki? Czy państwo słyszeliście w ogóle to przemówienie Gomułki wtedy na żywo? Tak. Wszyscy myśmy słyszeli. W sensie mieli zebranie akurat i przed telewizorem siedzieliśmy wszyscy. No oczywiście, no, ten Słoniński wtedy powiedział, bo Gomułka przecież mówił wtedy o tych, że można mieć tylko jedną ojczyznę i Słoniński wtedy powiedział ten dowcip, ja rozumiem, można mieć tylko jedną ojczyznę, ale dlaczego ma być to Egipt? Także nie, jest to, znaczy było to oczywiste, dlatego że było to pierwsze duże wystąpienie, w którym były akcenty antysemickie, czyli one może nie tworzyły jeszcze atmosferę grozy, ale był to dosyć istotny moment, który jak gdyby zmieniał myślenie. No, myślenie było takie, że komuniści to są, może są, czy rządzący Polską komuniści, są dranie, łobuzy, którzy jeszcze wsadzają ludzi do więzienia, a jeszcze przedtem dokonywali to do 56 roku zbrodni, jednakże no, ten jednej rzeczy nie można im było zarzucić, że są socjalfaszystami. No, okazało się, że są socjalfaszystami. I to przemówienie gdyby daje zielone światło i Gomułka staje się jednym z socjalfaszystów polskiego komunizmu. Ale więcej, jeszcze jak dzisiaj się słucha cytatów z Gomułki, to ja myślałem w pierwszej chwili, że to jest jakaś parodia aktorska, że to, a wtedy, no. Dzisiaj też mam parodię. Ja myślę, że różni ludzie różnie to widzieli. Ja wiem, że i Sewek, i Janek byli bardzo spolityzowani wtedy i działali. Ja studiowałem na Politechnice, gdzie głównym przedmiotem do marca 68 roku była kompletna pasywność studentów i oni się tylko interesowali tymi elektronami, które biegają tam i z powrotem. I nagle przyszedł ten wybuch, czyli gdzieś było to niezadowolenie i był ten okres stabilizacji, tej małej stabilizacji, której się przekształci się w okres stagnacji, było ogólne niezadowolenie. Ale ono nie znajdowało żadnych politycznych, ani nawet socjalnych, z wyjątkiem bardzo wąskich grup. I ten 68 rok, potem marzec, to była eksplozja. I ja widziałem, jak ludzie, jak ten ruch sam radykalizuje tych ludzi, jak nagle daje im trybunę do wypowiedzi. Ja po prostu nie zapomnę
tych chłopców studiujących na Politechnice ze wsi, którzy, z którymi ja studiowałem wtedy już półtorej roku, o których ja przez półtorej roku nie słyszałem niczego poza tam jakimiś matematycznymi rzeczami, którzy nagle w 68 roku wstają, mówi, jak to uniwersytet strajkuje, a my tu będziemy siedzieli, tu w ogóle nie ma dyskusji, trzeba się przyłączyć. Czyli że były jakieś takie eksplozje tej niepolitycznej, nagle znalazły polityczny wyraz ogólnego niezadowolenia i takich wbitych wartości solidarności z kimś i tego. I to była taka mała pewnie solidarność, co się powtórzyła 12 lat ze znacznie większą siłą. Ja bym... Że ona była nieświadoma, że nikt tego nie mógł przewidzieć, to jest jasne. Nie próbujmy konstruować jakby postaw tamtego pokolenia wyłącznie w oparciu o to, co się działo w Polsce. Jest jakaś zagadka tego roku, prawda? To znaczy mamy 68 rok i te pierwsze pokolenia urodzone po wojnie z różnych powodów jakby generalnie wywołują rewoltę w całym świecie. No w całym świecie jakby, prawda? Ameryka, Francja, Niemcy, Włochy, wszędzie. Polska i Czechosłowacja, prawda? Więc to jest jakaś tajemnica tego pokolenia, jakby dojrzewające pokolenie powojenne. I teraz możemy pytać, dlaczego. Ja mam swoją teorię, dlaczego to pokolenie się zbuntowało. No łatwiej mówić mi na Polsce. Ja uważam, że to było pierwsze pokolenie w Polsce, które nie miało w kościach stalinizmu. Myśmy się nie bali, tak jak nasi rodzice, którzy pamiętali stalinizm. To bardzo ważne, to poczucie terroru. Pierwsze pokolenie też, które traktowało ten system, ten kraj, to co się dzieje, jako taką rzecz naturalną. Żeby się zbuntować, trzeba mieć pewne poczucie identyfikacji z tym, co się dzieje. Myśmy mieli szczęśliwe dzieciństwo. Biedne one było oczywiście, jak to Polska wtedy, ale myśmy mieli szczęśliwe, radosne dzieciństwo. To jest potrzebne, żeby się zbuntować, bo trzeba wierzyć, że to można poprawić i że warto się angażować. Tyle o Polsce. Dlaczego się zbuntowali studenci francuscy, mimo że o tym trochę czytałem, to trudno powiedzieć. Wszędzie to było takie bardzo antykonserwatywne. To burzyło kulturowo i, no i też politycznie wszystkie dogmaty. Ale w każdym razie nie tylko w Polsce ta młodzież się zbuntowała i nie mówmy o tym, że tutaj się tak ktoś rodziło, a gdzie... Nie, bo te źródła były jakoś pokoleniowo w całej Europie czy w całym świecie. Trzeba dodać do tego jeszcze Chiny. W Chinach jest rewolucja kulturalna, która co prawda zaczęła się rok wcześniej, w maju w 66, ale która kwitnie i szaleje. I tam, no, znowu nie powiem o tej rewolucji, bo państwo tego na pewno teraz nie chcą, ale tam się faluje to znaczy rozpoczyna to partia, potem partia nie chcę tego, ponieważ partia cierpi, bo ci wysocy partyjni są prześladowani bardzo. Tam jest straszny kocioł i straszny terror. Ja byłam w Chinach tuż przed rewolucją kulturalną. Już był tak straszny terror i tak straszny, jak my nazywamy, gniot w kraju. Ludzie właśnie tak cierpieli i to wszystko było tak daleko od tego, co naszego życia wtedy tutaj, że jak ja wróciłam z tych Chin, to mnie się później cierpienia, które nastąpiły w następnych latach, wydawały jednak nieporównywalnie jakby mniejsze, no po prostu mówiąc po ludzku. A myśmy się tymi Chinami bardzo mało interesowali. Dopiero jak zaczęli jeździć czołgami po żywych ludziach na Tiananmen, lata później, w innej już epoce, tośmy się właściwie zauważyli, że w ogóle coś tam się dzieje. Natomiast ten rok 68, który oczywiście z perspektywy lat naszych, patrząc wstecz, to my sobie tam tłumaczymy, wiemy, nie wiemy, ale z tego, co słyszałam od młodych ludzi, bo zrobiłam, ponieważ ja byłam już kobietą w średnim wieku wtedy, trochę pogadałam teraz z ludźmi, którzy byli młodzi, właściwie liceum kończyli, bo to też jest taka młodzież, która żyje w tym mieście, to oni w ogóle się nie zajmowali polityką,
kompletnie nie czuli jakby sytuacji, która nastąpi. Natomiast bardzo żywo odczuli rewolucję seksualną, która ogarnęła Londyn, Amerykę trochę, studentów i przypłynęła do nas. I bardzo się zajmowano tym w tych pokoleniu, tudzież zajmowano się właściwie trzema rzeczami. To jest rewolucją seksualną, paleniem papierosów, które palono w potwornych ilościach. Nie, nie było narkotyków jeszcze wtedy. Nie było narkotyków w Polsce. W Polsce nie, mówimy. Ja mówię o Polsce, teraz o Warszawie. O Warszawie. To mów od razu, że mówisz o Warszawie. Mówię cały czas o Warszawie. O Chinach mówiłaś, Baśka. No ale już ty, przyjechałam tutaj, usnąłeś. W Chinach byłam 2 lata przed. Przepraszam cię bardzo, nie chciałem cię urazić. Proszę, ożywiasz to. Nie było narkotyków, natomiast bardzo pito dużo alkoholu. Dobrze, i to mówię. Alkoholem było głównie piwo i wino. To są to jest pokolenie, które... Nieprawda. Wódka była głównym alkoholem. Na pewno. To tutaj, to wiesz. W starszym pokoleniu, a nie w pokoleniu, które nie, wtedy ma nie było. 18, 19 i 20 lat. Ja wtedy 19 lat. Jestem 37 rocznik. W 78 miałem 19 lat. No, 31 miałem. No nieważne 31 ile. No. No, 31 i dlatego piłeś no, wódkę. No ile się... Wódkę, oczywiście. No. Ja do tej chwili... Z kimś bachem nikt się innego nie piło. No bardzo się przepraszam. Wino, no. Piwo. Tak. Wódkę. Nie, słuchajcie, z mego pokolenia... Słuchajcie, piło się co było, no po prostu. Nie, no, oczywiście. No, to, nie, moje pokolenie jednak piło wódkę i myśmy żadnego wina do ust nie brali w ogóle nigdy. Tak mi zostało zresztą. Powiem... Czekaj. A, gdzie czekam, przepraszam, ponieważ... Słuchajcie, były okropne takie snobizmy, ponieważ dużo wtedy przyszło z takiego wiatru z zachodu, typu moda. Typu pewna obyczajowość właśnie taka, że chodzimy na plażę, jeździmy nad zalew, chodzimy nad Wisłę, chodzimy do kawiarni, młodzież chodziła do kawiarni, były kawiarnie, gdzie była głównie młodzież. Ja mówię cały czas o Warszawie, bo jakby to miało... Stąsi przyjechali w 67, zagrali koncert. Natomiast karnawał w 68, który zakończył się marcem, był to najlepszy karnawał, jaki widziałam w życiu moim długim. Ludzie bawili w Warszawie, może młodzi, może średni. I ja krakałam, jak mówili znajomi, bo ja mówiłam, tak się cudnie bawimy, że to musi strzelić jakiś piorun w to. I powiedziałam to kilka razy, za co mnie wszyscy nie lubili, bo im psułam cudowną zabawę. A piorun strzelił, należę do takich bab, co jak dom płonie, to ja stoję na ulicy i mówię, a nie mówiłam, że się będzie palił. No właśnie tak było. Natomiast wielkim wydarzeniem w Warszawie w 67 był koncert Rolling Stonesów. Naprawdę trzęsienie ziemi. A w ogóle to doszły pierwsze płyty Beatlesów. I bardzo Beatlesi byli modni i bardzo ważni dla młodzieży wtedy. Dorsów. Nie, Dorsów już nie, Dorsów nie było jeszcze. Dorsi już byli, tylko że do płyty... Tak, ale ja mówię o tych najważniejszych. Ale płyty Beatlesów były chyba jeszcze wcześniej. Beatlesi wydali wtedy swoją pierwszą płytę. Nie. Czekajcie, mogę skończyć zdanie? Czwartą. Ale ja sobie nie dam, nie, ja tylko tak... Policzę. Nie, ja wiem dokładnie, bo ja to właśnie sprawdzałam bardzo pilnie przez parę dni, ponieważ uparcie nie lubię mówić rzeczy, które nie istnieją. Wybrali pierwszego long playa, wydali Beatlesi wtedy. W 63 roku, pani Grażyno. Nie. Gwarantuję. A to załóżmy. Please. Tańczyliśmy to na balu maturalnym, na tym, ale w 64. No. Single były. Please mi wychodzi. Ja nie chcę powiedzieć o Beatlesie. W 67 roku jest Rubber Soul.
To już jest ich bardzo zaawansowana płyta, tuż przed rewolwerem. I chyba rewolwer jeszcze wyszedł w 67 roku. To były single, małe tak, płyty. Ja chciałem o technologii. Naprawdę muzykę młodzieżową do Polski wprowadzono przez, jak się nazywały takie... Nie, przez te takie plastikowe malutkie, jak się nazywa? Pocztówki dźwiękowe, tak. To była prawdziwa rewolucja, po prostu, ponieważ można było wszystko z całego świata mieć. Wprawdzie to można było tego słuchać 3 czy 4 razy, ale przy tym się tańczyło wtedy na prywatkach. Tylko tyle chciałem powiedzieć, to był wielki przełom technologiczny. No. Potem były płyty tak zwane single, czyli te małe, ale nie było long play, jeszcze dopiero... Ale long playami, tylko ta, nie, ja sobie właśnie myślę, jakie to ma znaczenie. Technicznie były, ale tak. Pierwsza płyta long playów Beatlesów jest wtedy, to jest koniec w ogóle. To się jakie to ma znaczenie, z czego zespołu. Sobie nie zdawałem sprawy zupełnie, a nagle tutaj sobie dzisiaj zrozumiałem, że kilka lat różnicy w młodym wieku to jest po prostu epoka. Bo nie, wiesz, bo na przykład dla mnie 67 rok to nie było żadne, znaczy ja się w Polsce nie czułem, w PRL-u się nie czułem bezpieczny. Od początku się nie czułem bezpieczny. To było coś zupełnie sprzecznego z bezpieczeństwem. Znaczy ja wiedziałem, zostałem przez ojca poinformowany, że o pewnych rzeczach mówimy tylko w domu i wyłącznie w domu i to nie ma o czym gadać w ogóle. I ja wiedziałem wszystko, ja wiedziałem o strzelanych stryjkach w Katyniu, ja wiedziałem o aresztowaniu ludzi w czasach Bieruta, ja wiedziałem o wyrokach skazujących na Nila i na wszystkich. Ja to wszystko wiedziałem. Ja przerwałem studia na Politechnice Warszawskiej, bo zostałem wyrzucony, bo się źle uczyłem i jak kiedy miałem 18 lat, poszedłem do fabryki Wedla jako prosty robotnik, bo nic więcej nie umiałem. Więc pojechałem i tam pchałem wózki z piekarnianym pieczywem. Ale wyobraźcie sobie, że w 55 roku, przed Poznaniem jeszcze, myśmy, znaczy z konieczności nasza ekipa tych pchających wózki uczestniczyła w wielkim strajku pakowaczek tych ciastek. Był strajk okupacyjny. Przyjechało całe KW warszawskie z jakimiś tam nadwyżeniami. W ogóle nie było wiadomo, co robić. Przepytywano nas, obecnie nas przepytywała te 600 kobiet pracowało na 3 zmiany tam na tym zawijalni pieczywa, a oprócz tego jeszcze była maszyna NRD-owska, która miała zapakować, ale nigdy nie została uruchomiona, nieważne. Więc w 55 roku ja już uczestniczyłem w pierwszym strajku przeciwko reżimowi komunistycznemu, bo musiałem po prostu, bo one strajkowały. Ale mogę jeszcze prywatnie słówko. 49 lat mija jutro. 49 lat mija od mojej pierwszej wizyty, znaczy od mojej wizyty z egzemplarzem sztuki kochanej pani UNESCO, kiedy przyszedłem na Mysią i złożyłem to cenzorowi Rusinowowi. Rusinow się popatrzył i powiedział tak do mnie, towarzyszu tym, bo oni do nas mówili per towarzyszu. Towarzyszu tym, znamy się, lubimy się, prawda? I was u mnie dzisiaj nie było. Ja mówię, ale wie pan, towarzyszu tym, przecież możemy zawrzeć jakiś rodzaj, no rozumiecie, nie było was tutaj w ogóle, ja nie chcę, nic. No. Ale ja miałem polecenie rady artystycznej Agnieszki Drawicza, Pedeckiego i Markusza i wszystkich z tym, że mam to zostawić, dlatego że musimy zacząć próby, kochany panie UNESCO. I nie było, to była moja sztuka. No ja mówię, ale muszę, ja wiem, że wasza sztuka, ale... Ja powiedziałem, nie, no, bardzo pana przepraszam, muszę zostawić, nie ma co. Zostawiłem to. To był, no i potem był marzec, 8 marca i tak dalej, to wszystko się działo. Przyszedłem po 2 tygodniach. Przyjął mnie tak. No witajcie. No, jakże się cieszę. Siadajcie. Słuchajcie, powiem wam, że naprawdę czytałem i boki zrywałem ze śmiechu. No cholera, ja stałem... Przepraszam was bardzo, żonie nawet do czytania, tak prywatnie wam powiem i naprawdę też się bawiła. No, te pomysły? No dobrze, no nic, przejdźmy do rzeczy. A więc mamy tutaj waszą sztukę pod tytułem Kochany Panie UNESCO. No cóż, powiedzmy sobie szczerze, jest to sztuka antysocjalistyczna, niedobra jest to sztuka. I tak się potrzebna ta rozmowa. Ale ponieważ została złożona, myśmy robili próby i pamiętam,
Zmieniono wtedy szefa cenzury w marcu, czy na początku 1968 roku. Ty to będziesz wiedział pewnie, bo ty wszystko wiesz, ale w każdym razie zjawił się jakiś komunista przedwojenny, biedny, wymordowany bardzo, bo widać było, że ma protezę ręki i poza tym jednego oka nie miał, siwniutki taki. Przyszedł bo ja go zaprosiłem na pokaz sztuki. I on potem ze mną odbył rozmowę. Wziął mnie na bok, czy możemy porozmawiać. I mówi tak, ja mam do pana takie pytanie. Czy pan to wszystko, czy pan to sam napisał, czy panu ktoś pomagał? Albo inaczej, czy pan jest pewien, że pan się domaga takich rzeczy, których pan się domaga w finale? A ja mówię, to nie jest mój tekst. Ja wziąłem tekst kolegów, bo wydawało mi się, że ja lepszego nie napiszę. No ale piszecie tam takie ostre. Ja mówię, no niech to będzie ostre. No to jest taki apel. To był tekst do ojczyzny, wiesz. Znalazłem wreszcie na siebie spokój. Już więcej nad tym głowić się nie muszę, bo do mnie zawsze paczką papierosów, biletem trzeciej klasy do koruszek i ten. No i potem było właśnie, piekło nam wychudło, niebo nam dopiekło, zachowaj nas cały, reguluj nam ciepło, słuchaj nas słuchanie brzuchem, 2 złote bez nic zapłacą. Przedłuż nam polską wizę, nie każ pakować walizek. Przez lufcik spiczów nie wygłaszaj, boś ty Rzeczpospolita nasza. Dobrej nocy, życz nam. No, co? Tak, Jarecki z Fedeckim, tak. I no, przecież myśmy to przedstawienie grali, to było nieprawdopodobne, bo myśmy wiedzieli, co się dzieje. Myśmy grali to przedstawienie w 68, 69. Były wypadki grudnia, był grudzień 70, a myśmy w STS-ie grali to przedstawienie. To było nieprawdopodobne, jak myśmy śpiewali finał, a publiczność stawała na słowa dobrej, nie każ pakować walizek. To było niesamowite. Więc, no to, ale to już mówię o 70. W każdym razie, mnie się wydaje, że moje pokolenie wiedziało. No ale ja widziałem dużo, bo ja byłem, przecież miałem 8 lat, jak było Powstanie Warszawskie, które spędziłem w Warszawie i też pamiętam, jak ojciec powiedział, kiedy zaczęły się armaty rosyjskie po drugiej stronie, powiedział, to już koniec. No ja mam pytanie do Adama Ringera. Co się stało przez ten rok, że pan wyjechał po tym akcie strzelistym listu do ojczyzny, jednak minął rok i jest pan w Szwecji? Stało się bardzo dużo. No. Był to rok olbrzymiej zmiany. To, co mnie pchnęło, żeby wyjechać, to była inwazja w Czechosłowacji. To nie był sam marzec, to była inwazja w Czechosłowacji. Ja w 67 roku, jadąc do Wiednia, zatrzymałem się tydzień w Czechosłowacji. Już to było jeszcze długo przed praską wiosną, ale już wtedy były te studenckie spotkania takie wolnościowe, socjalistyczne wolnościowe. To było widać, że tam się coś za chwilę wydarzy. No i pamiętam świetnie taką scenę, jechałem na wakacje w 68 roku i nagle ten pociąg odstawiono na bocznicę i przez 6 godzin jechały radzieckie wojska i to nawet na takich otwartych platformach jechały więźniarki, takie samochody przygotowane dla więźniów. Ja tak stałem i patrzałem. I pomimo, że był marzec, pomimo, że już to wszystko się wydarzyło, nie łączyłem tego w żaden sposób. W żaden sposób nie łączyłem. No i nagle ta Czechosłowacja, inwazja w Czechosłowacji, co oznaczało koniec. Koniec żadnych perspektyw. Mojego ojca wtedy wyrzucono z pracy też. Warunki były coraz gorsze. I ta czarna perspektywa, bo to już nawet nie był marzec, to interwencja, wojsko, zabici. Ja pamiętam, myśmy byli na wakacjach wtedy, właśnie tych, o których opowiadałem i jak słuchaliśmy czeskiego radia, różne radiostacje, które mówią ostatnie chwile, widzimy już wojsko, ono się zbliża, ostatnie chwile wolnej Czechosłowacji, no i potem gasły te radiostacje i perspektywy były zupełnie czarne. Ja nie widziałem światełka w tunelu, mnóstwo przyjaciół siedziało w więzieniu wtedy. Ci dwaj panowie tutaj obok. No i było straszne. No i oczywiście ten antysemityzm, który był wszędzie. I to co jest w 68 roku, to jest takie bardzo
osamotnienie jest, nie ma solidarności społecznej. Nikt się jak gdyby, nikt nie przychodzi i nie wspiera, nikt nie podtrzymuje. Grupa zostaje wyizolowana. To jest taka szybka szkoła samoświadomości żydowskiej, której wcześniej nie bardzo miałem. No i czarna przyszłość, jak się ma 19 lat, no to nie chce się jak gdyby w tym siedzieć. Nawet jak ja nigdy nie siedziałem wtedy w marcu i wyjechałem. No ale wróciłem w 90 roku. Jest jakiś happy end, chociaż ja wiem, czy to dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, czy to jest happy end, tego nie wiem. Zobaczymy. To pytanie do Seweryna Blumsteina i Jana Lityńskiego będzie podobne. Poza tym, że panowie siedzieli, co się stało, że panowie nie wyjechali, bo jednak można było już i w 67 wyjechać i później również. W 67 jeszcze nie dawali. Już pierwsze, już pierwsza emigracja w 67 była. Tak. Ja chcę powiedzieć tylko, że jak zaczęły do mnie dochodzić w więzieniu jakieś informacje, że wyjeżdżają różni przyjaciele, ja byłem oburzony. Oburzony byłem wszystkim dlatego, że oburzony byłem głównie na przyjaciół. Znaczy tych, którzy z nami, że tak powiem, robili tą, działali na uniwersytecie. Uważałem, że to jest jakoś tak, że nie można uciekać w takiej sytuacji, zostawić innych. Po pierwsze, po drugie uważałem, że nie miało, przecież to, co myśmy robili, nie miało nic wspólnego z naszym żydostwem, jeżeli ktoś był, bo nie wszyscy przecież byli, prawda? Więc to nagle jest jakby taka akceptacja, rodzaj akceptacji tej propagandy całej. I wreszcie może najważniejsze, że nie będzie Gomułka czy Moczar decydował, czy jestem Żydem, czy nie. To jest moja decyzja. Było w tym coś takiego, że na złość, że nie wolno. Ale w każdym razie oburzałem się na przyjaciół. I kiedy wyszedłem i wysłuchałem tych opowieści, o tym, co się działo, bo przecież w więzieniu miało się tylko tą Trybunę Ludu i niewiele więcej, to uznałem, że mieli prawo. Uznałem, że mieli prawo, dlatego że to jest jakoś tak, kiedy Żyd ma prawo uciekać, nawet jak się czuje patriotą, prawda, z narodu, w którym żyje. To jest dylemat, to był dylemat Żydów niemieckich, prawda, to był zawsze, to był w marcu dylemat Żydów polskich, którzy byli przecież bardzo zaasymilowani. Więc ja uważałem, że to naprawdę było tak okropne, taka skala kampanii, tej antysemickiej kampanii, że każdy miał prawo pomyśleć, że to może pójść znacznie dalej, a poza tym każdy miał prawo się obrazić jakby. No. Więc przestałem mieć pretensje do innych, natomiast wszystkie motywy, o których mówiłem, dla mnie dalej były ważne i dlatego nie wyjechałem. Ja nie miałem zamiaru wyjeżdżać i nie chciałem, nie wyobrażałem sobie, co miałbym robić to poza Polską. Poza tym, jak się, znaczy tutaj, znaczy mi się wydaje, że znaczy myśmy coś zrobili, no to dlaczego miałem przekreślać to, co zrobiłem wyjeżdżając, tak mi się wydawało. Poza tym, znaczy to jest, sprawa jest trudna, dlatego że rzeczywiście wyjeżdżali ludzie, którzy byli potwornie stłamszeni i wtedy było nawet ten takie powiedzenie, ten, że tak, no, Żydom pozwolili, a Polacy też by chcieli. I rzeczywiście, ale ludzie byli, tak jak opisuje to Adam, osamotnieni z poczuciem tego, że ktoś im się nie kłania. Ale to jest, ludzie wyjeżdżają, bo mają różne motywy. W roku 82, w stanie wojennym, działacze Solidarności, którzy zgadzali się na wyjazd, nie byli osamotnieni. To byli, byli osadzeni w dobrym środowisku, zdecydowali się na wyjazd. Ludzie się z różnych powodów decydują na wyjazd, nie tylko z powodu pochodzenia i z różnych powodów decydują się na pozostanie, nie tylko z powodu pochodzenia. Także to jest kwestia indywidualnego, znaczy wyboru indywidualnej drogi i ona jest moim zdaniem, wszystkie drogi są to uprawnione. Gorzej jest, kiedy ktoś uważa, że jak to wyjechał, to może pouczać tych, którzy zostali. To jest trochę gorzej. Chciałem jeszcze jedną rzecz dorzucić, bo tam bardzo ważnym elementem była sytuacja rodziców. Ja mieszkałem w domu, miałem 18 lat i to przerażenie rodziców tym, co się działo. To byli ludzie, którzy przeżyli wojnę, stalinizm i nagle to wszystko wraca jak gdyby. Nie? To była dla nich, że oni nie emigrowali wcześniej, nie chcieli wyjeżdżać,
Ich namawiano w 56 i jeszcze wcześniej, że oni zostali, nagle to im się wszystko po prostu zawaliło. Znacznie bardziej niż mnie, który nie miał tych doświadczeń. I moi rodzice też wyjechali rok później. To był taki słynny artykuł w Trybunie Ludu, znaczy taka notatka, która była o ludziach emigrujących do Izraela, bo to wszyscy oficjalnie wyjeżdżali do Izraela i tam ilu inżynierów wyjechało, ilu takich, takich. I tego i na końcu było takie, już nie pamiętam dokładnie sformułowania, ale to mniej więcej było, że dotychczas patrzono na to przez palce mniej więcej, no ale to się szybko może skończyć. No i wtedy nagle przerażenie nie tylko, nagle oni się przerazili, że nigdy nie zobaczą swoich dzieci. To jak gdyby, to nie było jak dzisiaj, że się jeździ tam i z powrotem, to było na zawsze. To pytanie do Stanisława Tyma i Barbary Hof o Państwa perspektywę. Jak patrzyliście na te wydarzenia, na tę antysemicką nagonkę? Co to dla Państwa znaczyło? Też pewnie znikający przyjaciele czy znajomi, którzy nagle wyjeżdżają i ich nie ma. Ja miałam dosyć dziwnie, bo z moich znajomych, przyjaciół, nikt nie wyjechał. I w ogóle ja nie byłam świadkiem tych rozmów takich. Maria Najle jeszcze, który wyjechał przedtem, szef przekroju, wrócił później. I kiedyś siedzieliśmy w kuchni, jak zwykle Polacy, w kuchni w nocy i rozmawiają o polityce, wiadomo. Ja przeczytałam bardzo dokładnie przemówienie przed stanem wojennym Jaruzelskiego, które było w gazecie o potwornej długości i nikt ze znajomych go nie czytał, bo właściwie po co. Ja go przeczytałam dwa razy i to było jakieś, bo była zapowiedź stanu wojennego między wierszami i właściwie wrócił temat, wiejemy czy zostajemy. Ale to jest oczywiście inny rok. I Marian Eile powiedział kiedyś tak, właściwie to większą, dużą część życia siedzę ze znajomymi, przyjaciółmi w kuchni w nocy i jeden temat mówimy i to całe moje życie, zostać czy wiać, zostać czy wyjechać. I ciągle się ten problem w Polsce właściwie wałkował. Jak mówiłam o tej młodzieży, która nic nie wiedziała i się zajmowała czymś innym, to o takiej młodszej, to tam marzeniem, bo pani mi powiedziała kiedyś, że będziemy, jakie były marzenia młodzieży. Ja się spytam, jakie było marzenie młodzieży. Młodzieży, która nie ma z tym, o czym państwo mówią, nic wspólnego. Największe marzenie było wyjechać z Polski. Młodzieży wtedy. Wszyscy o tym myśleli i kombinowali. Właściwie jedynym sposobem był przysłowiowy rudowęglowiec do Szwecji. Sposób, żeby uciec. No, marzenie o wyjeździe było, ale oczywiście to nie ma, to są dwie zupełnie sprzeczne sprawy, o których mówimy. Mówię o takiej młodzieży, ale ja w ogóle nie zetknęłam się z tym problemem wtedy takim, że ktoś z moich przyjaciół jedzie i go żegnamy. W ogóle. Nikt nie wyjechał z moich. Stanisław Tym? No, ja miałem sytuację od początku swojego życia taką dość, przepraszam, sentymentalną, bo moim pierwszym lekarzem dziecięcym był Żyd Joachim Wyszogrodzki, młody. Pamiętam go, jak przez mgłę pamiętam, że miał szczupły, był, miał wielkie czarne oczy. To pamiętam i wiem, że zginął w getcie z całą rodziną. Ja potem
Ja widziałem wszystko właściwie w czasie przed powstaniem, jeszcze w czasie okupacji. Widziałem płonące getto w poniedziałek wielkanocny, widziałem, no wszystko wiedziałem w ogóle, co się dzieje jako mały chłopiec, więc to było i znałem ten strach, który tam się rodził, że ktoś nie wraca, jest godzina policyjna, się zaczyna, a ktoś nie wraca do domu. Więc w ogóle ogólnie to było takie podszyte tym. Ja bardzo, no to było ciężko opisać, co ja rozumiałem, że tam wszyscy giną ludzie i mama mi mówiła, co tam się dzieje. Kiedy zacząłem, wróciliśmy do Warszawy w 1946 chyba, ja do szkoły już właściwie zacząłem chodzić, to siedziałem w ławce z Żydem, Jurkiem Idzikowskim, który potem w 50-tych latach, pod koniec lat 50-tych pamiętam, razem z rodziną wyjechał do Izraela oficjalnie. Byliśmy już potem tylko w korespondencji. Tam raz się pojawił w Polsce, na takiej krótkiej rozmowie byliśmy. Potem był, pracował jako profesor, czy nawet wyższa jakaś instancja na Politechnice w Haifie. Zmarł niedawno. Ja zawsze miałem sentyment do wielkie takie uczucie jakiejś życzliwości, przyjaźni. Jurek mi imponował, bo on wstawał, jak była modlitwa końcowa, to na początek się spóźniało, na koniec, jak była modlitwa, dzięki Ci Boże za światłość tej nauki, pragniemy, abyśmy nie oświeceni i tak dalej, to Jurek wychodził. I mi to imponowało, że on jednak miał tę odwagę wyjścia z tego, z klasy. Zresztą był fajny chłopak, rzeczywiście bardzo i bardzo byliśmy blisko. No i potem pracowałem w telewizji, bo nie kończyłem żadnych studiów, wszystkie kończyły mi się na pierwszym albo na drugim roku i tak zostało do dziś. Więc pamiętam, że pracowałem z wieloma ludźmi, których bardzo ceniłem i lubiłem, zresztą to było ich pełno, od Macedowicza zaczynając jeszcze w Szpilkach i przez wszystkich całe zebranie tam u Marca. I przecież Izaak Lichtenbaum, który brał mnie zawsze na nagrania i mówił, chodź to posłuchaj. Słyszysz te trąbki? Ja mówię, Izaak, przepraszam, nie słyszę tu trąbek. I tak ma być. Więc i tak. I to nie wiem, to znaczy trudno mi jest powiedzieć coś innego, jak wielki taki... Jak ja jeździłem potem przez długie lata, od połowy lat 70. jeździłem samochodem z Warszawy do Suwałk, bo gdzieś tam w połowie Gierka wyjechałem z Warszawy na stałe, zameldowałem się na Suwalszczyźnie, dotąd mieszkam na Suwalszczyźnie. To jechałem właściwie no, obok jedwabne 8 kilometrów od Łąc, tam gdzieś od Łomży, bok to wszystko. To też wiedziałem, co się dzieje. Znaczy nie wiem. To jest świadomość wielkiej takiej straty, to jest mało powiedziane. To jest, ja mam, to jest gorzkie wszystko strasznie. To jest upiorne. Jak ja teraz widzę, co się dzieje w moim kraju, to mam, no, powiedziałem taki głupi slogan, ale naprawdę jest on całkiem taki no, do sensu. To znaczy powiedziałem, że zaczynam chodzić do lekarzy i zrobię wszystko, żeby doczekać chwili, aż oni runą. Bo po prostu to jest jedyne, co mogę dla siebie zrobić. Dodam do tego, co też mówił, znaczy trochę cofnę się też już, a wyjdę po 67 rok. Oczywiście środowisko jest w ten sposób środowiskiem specyficznym, to jest to o którym Staszek mówi. Kiedy myśmy wyszli w 70 roku z więzienia, to poznaliśmy środowisko STS-u, to było niezwykle ważne. Jeżeli się pani pyta o to, dlaczego się nie wyjeżdżało, między innymi powiedział, dlatego że poznaliśmy takich ludzi jak Jurek Markuszewski, jak Staszek, to było, wtedy były takie dwa środowiska. Jedno to było środowisko socjologów z Jackiem Tarkowskim, a drugie środowisko STS-u przede wszystkim z Jurkiem Markuszewskim, ze Staszkiem Tymem. Myśmy byli do STS-u, przychodzimy jak do siebie. I to było niezwykle ważne pod tego. Także okazało się, co więcej się okazało, że to, co powstawało po roku 68, było pod wieloma względami głębsze i ciekawsze niż to, co było w 67 roku, aczkolwiek uważam, i tutaj właśnie to w dalszym ciągu polemizuję z Sewkiem, ten 67 rok pod każdym względem był niezwykle ciekawy, także pod względem Czech.
Czechosłowacji. Wtedy powstaje czeska w 60-tych latach i w 67 roku czeska nowa fala z Formanem, Boczanem, Hitylową i innymi. Powstaje film czeski, czyli czeska nowa fala. Także wtedy zaczyna to pisać Kundera na Słowacji, pisze Miaczko. To wszystko bardzo opisuje, że rok 67. Natomiast rok 70 to jest dla mnie rok, w którym poznaję STS, w którym poznaję, także poznaję Wiktora Worzylskiego, Jacka Bochańskiego i to wszystko tworzy nowe środowisko, bym powiedział, zalążek późniejszego Komitetu Obrony Robotników, a także późniejszej Solidarności. Ja tak, to był okropny rok, ten 68, ale pan tutaj przywołał Izaka Lichtenbauma i nie mogę się powstrzymać, żeby nie opowiedzieć historii. Izak Lichtenbaum to był, on się zajmował w telewizji dźwiękiem, z tego co pamiętam. Zawsze były opisy, dźwięk Izak Lichtenbaum. Ja spotkałem Izaka Lichtenbauma na kursach nauki jazdy, no bo przecież już wiedziałem, że wyjeżdżam, już wszystko było jasne, jak wyjechać bez prawa jazdy. No więc poszedłem na kursy prawa jazdy, tam było dużo takich, co się wybierali i między innymi był też ten Izak Lichtenbaum, osoba bardzo znana z telewizji. I on w żaden sposób nie mógł zdać tego egzaminu. Ciągle go odsyłali, ciągle oblewał tą teorię i go przesyłali z powrotem na ten kurs teoretyczny. I siedzimy sobie już, on już tam nie wiem jak długo ten kurs robi i nagle on mówi, ten Izak Lichtenbaum mówi, no to jest moja ostatnia szansa. To ten nauczyciel mówi wtedy tej teorii, mówi, panie Lichtenbaum, co to znaczy, to jest ostatnia szansa? Bo w przyszłym tygodniu wyjeżdżam, emigruję do Izraela. Wtedy on tak stanął i popatrzył i mówi, panie Lichtenbaum, czy może mi pan obiecać, że pan będzie prowadził samochód wyłącznie na terenie obcym nam kraju? On mówi, tak obiecuję. To niech pan da, ja to panu zaliczę. Za chwilę oddamy państwu głos, to znaczy będzie można zadać pytanie naszym panelistom. Ja chciałabym zakończyć pytaniem. Pytaniem, które zadawał Stefan Kisielewski wówczas. Jakim krajem, jakaż ta Polska będzie, gdy zabraknie tej resztki krajowych cudzoziemców? Jest konserwa wołowina w sosie własnym, to będzie Polska ludowa w sosie własnym. Jaka jest Polska dzisiaj z perspektywy tej historii? Nie trzymając się tego, co powiedział Seweryn Blumstein, która nie zaczęła się 50 lat temu, ale wcześniej. Ale chodzi o konsekwencje marca, czy chodzi o jaka jest dzisiaj? Jaka jest dzisiaj? Dziś jest a konsekwencje marca, to, co najbardziej boli, jakby uderza, to jest brak pamięci społecznej. To jest, jakby nie ma pamięci ceny wolności, która przecież to było 20 parę lat temu. Nie ma pamięci też właściwie zupełnie wojny i Holokaustu, bo jakby była pamięć, to nie paliliby kukły Żyda, prawda? Znaczy, bo to, i tak dalej. Więc zginęły jakieś takie drogowskazy, czy jakieś takie bariery, które istniały dla poprzednich pokoleń. Więc tylko tyle mogę powiedzieć, że w tym sensie jesteśmy bezbronni wobec tego, a szczególnie młodzi ludzie, a my już jesteśmy dość starzy, młodzi ludzie są zupełnie bezbronni wobec tego, co im zaproponują, gdzie pójdą. Na tym polega jakby taki główny znak zapytania dla mnie, że skończyliśmy, że właściwie jesteśmy znikąd po prostu, bo jeszcze tą pamięć, którą normalnie przekazywano w rodzinie, po prostu zniszczył internet trochę. No i w ogóle już nie wiemy, co oni myślą o świecie i dokąd mogą pójść. To jest pytanie do wszystkich państwa. Ja co tydzień piszę kilka słów w tygodniku Polityka i po prostu staram się, znaczy na szczęście mam nie całą stronę, tylko jeszcze mniej, bo tak na dole tam coś jest ulanego. Więc, no ale muszę powiedzieć, wiesz Janku, bo mówisz mi o STS-ie, że właściwie gdyby nie STS, to mnie by nie było w ogóle. I przypuszczam, że masz rację, mówiąc o tej waszej, nie powiem, że fascynacji, a tym zainteresowaniu STS-em,
bo w moim życiu właśnie, jeżeli chodzi o to co ja sobą, jaką świadomość sobą przedstawiam, to Jerzy Dobrowolski i STS to były te dwie uczelnie, które ja skończyłem, a potem już resztę, a poza tym żadnej. No i oczywiście życie, które jednak miałem w ciekawym czasie, bo i okupacji, i wojny, i stalinizmu, z pełną świadomością tego, co się dzieje, i jeszcze pracy z ostatnimi polskimi intelektualistami, Żydami, z Jerzym Pańskim na czele, który był wtedy szefem telewizji, przecież dyrektorem telewizji, dyrektorem Izaaka Lichtenbauma. Dzisiaj, no, to już powiedziałem, jaki mam plan na dzisiaj, więc... Ja może powiem, że wracając w 90 roku już do innej Polski i tak jak jestem od 90 roku tutaj, to co widzę, to jest taka strasznie, nie powiem monoetniczność, ale mono... Nie ma tego, co jest na Zachodzie, tych wielu kultur, wielu narodowości w tych wielkich miastach, które je tak bogacą. To, co jest naturalne, że się wchodzi do chińskiej dzielnicy, że są wszędzie. I to jest zupełnie niesamowite. Ja dam taki przykład, jak inaczej ludzie odbierają. Ja mam czworo wnuków, oni niestety wszyscy mieszkają w Sztokholmie. Przyjechałem z rodziną, ale oni powrócili. I był wnuk mój sześcioletni. Byłem z nim tutaj w piekarni. I w tej piekarni pracował Murzyn, piekarz. I nagle ten mój wnuk rozjaśniony mówi do mnie: zobacz, tutaj jest Szwed! Zobacz, jest Szwed! Tego mi jest bardzo brak w Polsce. Jest, kiedy zastanawiano się, w jaki sposób to Niemcy zostali faszystami, a teraz ponad 90% Niemców, nawet jeżeli nie było nazistami, to popierało Hitlera, to uważaliśmy, że nastąpiła jakaś, tragiczna katastrofa, niepowtarzalna. I zachowując wszystkie proporcje, oczywiście nie mamy w Polsce faszyzmu, nie mamy nawet, powiedziałbym, jeszcze daleko do myślenia faszystowskiego, ale kiedy w 1989 roku wkraczaliśmy w wolność, a może nawet bardzo szybko wkraczaliśmy w wolność, to myśleliśmy, że my jesteśmy inni, dlatego że mamy ze sobą dwa doświadczenia. Doświadczenie totalitaryzmu, stalinizmu i totalitaryzmu, i doświadczenie Solidarności. W związku z tym będziemy inni. Stworzymy coś innego. Okazało się, że jesteśmy bardzo podobni. I kiedy teraz się zastanawiamy nad tą sytuacją, kiedy jak widzimy, czy to oficjalną telewizję, czy to ministrów obecnego rządu, czy ich propagandistów, którzy mówią dokładnie językiem kłamstwa, które słyszeliśmy przez ileś tam lat. To jest to kłamstwo obliczone na 5 minut, dlatego że kiedy minister mówi, że samochód jechał 30, a naprawdę jechał 70, to się następnego dnia okaże, wszystko będzie wiadomo. Także weszliśmy w fazę takiego kłamstwa i co ciekawe, dlatego że to myśleliśmy tak, że system stalinowski, komunizm był nam narzucony, ale dla nas był obcy. I to jest główna teza właśnie tamtej strony. Tymczasem okazuje się, że ta strona, która mówi, że system komunistyczny, stalinizm był obcy, jest bardzo bliska w myśleniu, w tym myśleniu. I Stefan Niesiołowski kiedyś sformułował taką teorię, dlaczego oni to przypominają komunistów. Dlatego mówi, to jest teoria konwergencji. Dlatego, że organizmy żyjące w tym samym środowisku, nawet jeżeli są organizmami innego pochodzenia, to upodobniają się do siebie. Więc właśnie w tej chwili nastąpiło to upodobnienie do tamtego okresu. Oczywiście wszystkie proporcje, zachowując wszystkie proporcje, siedzimy tu i możemy mówić to, co mówimy. W 55 roku, czy 4, czy 3 roku, no nie było to dla wszystkich takie szczęśliwe dzieciństwo, byśmy naprawdę nawet się nie spotkali, albo na siebie nie spojrzeli. Także no, różnicę mamy zasadniczą, mamy o wiele lepiej, a niemniej jednak coś w atmosferze, jest atmosfera 52 roku, atmosfera 67, czy 68 roku, coś w tej atmosferze jest. Przykre. Raczej 52 jednak, tak.
Nie porównujcie tego do stalinowskiego okresu. No to jest jakieś absurdalne porównania. No Jasiu, no znaczy, proszę cię. Ja się porównuję tą telewizję do PRL-owskiej, to jest oczywiście, te porównania są absolutnie uzasadnione, prawda? Ja powiedziałem, że ale mówisz o 52 roku, no to jest szczyt terroru stalinowskiego. No. Ale przecież to powiedziałem. Sobie powiedziałem, żebyśmy się spojrzeć na siebie. I to jest ta różnica. Natomiast coś w tej atmosferze jest. Coś w atmosferze, w której kłamstwo staje się wszechobowiązujące. Zniknął strach. I oni się nie prawda. Czują skrępowani tym w ogóle. Na tym polega też ta przykrość, że bez żadnej żenady, to najmniejszego zachowania, to jest naprawdę bardzo takie zadziwiające. Bo wtedy też się tak odczuwało przecież. Konwergencja. Tak. Niesiełowski miał rację. Tak. Miał. Pani Barbaro, nie wymknie się pani od odpowiedzi. Kotłujecie te tematy tak straszliwie, że już... Bo na ten temat się spotkaliśmy. Ja wiem. Nie, ale nie na ten. Ale chcę wrócić do pytania Stefana Kisielewskiego. Jaka ta Polska będzie w sosie własnym? Pytał wtedy w 60. Nie, no sos własny jest strasznie nieprzyjemny u nas. W ogóle z natury. Wydaje mi się, że... Nie wiem, zaczynam nie lubić Polaków. Późno, tak. Bardzo późno. Która jest? Już jest 8 pewnie, ale jakoś wydawało mi się, że to jest bardzo ważne, że Polska, nie wiem, byłem takim patriotą, może trochę jak z dziecinnego podręcznika. Całe życie coś tu robiłam, wydawało mi się, dla kraju i takie różne rzeczy. A teraz mi się przestali podobać, no i sorry. Ale po prostu wydaje mi się, że to, co nam się nie podoba w tej chwili, to narodowi się podoba jednak, suwerenowi, bo to widzimy, no nie ma się co okłamywać. Z Warszawy, wśród ludzi wykształconych, trochę świat inaczej wygląda. Polecamy Wólkę Górną i przyległości i wszystko. No, bardzo mili ludzie. No. Wydaje mi się, że coś się zrobiło. Nie wiem, czy to kartofle robią, bo podobno jest też bardzo duży wpływ jedzenia. Nie, proszę się nie śmiać. Profesor Aleksandrowicz w Krakowie robił wielkie badania. My żarliśmy kiedyś tyle kartofli, ile Irlandczycy w pewnym miejscu w Irlandii. Podobieństwa były przerażające. Ten jest taki esej, jak pani to mówi, że nie lubię Polaków, przestaję lubić Polaków. Rzeczywiście, no, ten, po pierwsze, nie jest to prawda, że tylko w Warszawie. W całej Polsce są ludzie, którym się to nie podoba i którzy tego nie znoszą. Jest taki wspaniały esej Romana Zimanda, który Roman Zimand na koniec tego eseju analizuje stosunki polsko-żydowskie, zadaje pytanie, czy Polacy, właśnie w tytule swojego eseju, zadaje, czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem. I kończy tą takim stwierdzeniem. Niektórzy owszem. Otóż niektórzy owszem. To oddajemy państwu głos. Czy macie państwo jakieś pytania, refleksje do naszych? Ja się nie będę przedstawiał, bo nie chodzi mi o nazwisko, ale to nie będzie łatwe wystąpienie dla panelistów. Ja się wypisałem ze szpitala ze Sztokholmu, żeby przyjechać i posłuchać. I jestem zachwycony tymi tutaj refleksjami, niesamowitą błyskotliwością, inteligencją państwa, którzy tu reprezentujecie. Lubię was wszystkich, oglądam często w telewizji. A panu Tymowi powiem, że byłem w Opolu szefem Wydziału Kultury, jak miałem 26 lat. Przyjrzeli się wszyscy do mnie, Zewon Demarczyk. Oni mnie tam wsadzili, ja tam wytrzymałem 12 miesięcy, się potem poddałem. Okej, słuchajcie, drodzy, ja mam taką nadzieję, że większość tutaj publiczności wie, o co chodziło w marcu 68, a zwłaszcza o tym żydowskim, o którym wspomniał dyrektor Stępiński, że ta dyskusja nie jest o przejęciu władzy, że ta dyskusja nie będzie o tym, kto jest winien, czy o tym marcu studenckim, ono będzie marcu żydowskim. Niestety był wspaniały wieczór, wspaniały, ale to nie było o marcu żydowskim, który chciał przywołać pan Stępiński. I to jest to. I bardzo mnie niepokoi to, że tak
A Sewek ma prawo być człowiekiem szczęśliwym. Ja się bardzo cieszę, że on się dobrze czuł w tamtych czasach. Ale, no co, nie obrażaj się, ja nic z tego ci nie powiem. Wspaniale. I że Adam się bardziej przejmował agresją na Czechosłowację niż wojną sześciodniową. Natomiast chcę wam powiedzieć, a znam wiele setek domów żydowskich, bo byłem wychowawcą na koloniach letnich, mając lat już 18, a potem kierownikiem kolonii letnich dla dzieci żydowskich, biednych, przeważnie z Dolnego Śląska, a potem szefem pierwszego obozu studenckiego zimowego w 1966 roku w Jagiątkowie, a potem bacznie obserwowałem, co się dzieje, a potem pracowałem 5 lat dla Jana Nowaka Jeziorańskiego, którego połowa redakcji była żydowskiego pochodzenia, czyli walczyli o wolną Polskę i nie zostali wykopani do raju, jak o czym będzie jutro następna dyskusja, z którą specjalnie chcę usłyszeć, jaki to był raj, jakie to było szczęście, kiedy się odbiera język, godność, majątek, przyjaciół, rodziców, którzy nie mieli prawa siły się zapakować, a potem przez 20 lat nie wpuszcza się ich na groby. Jaki to był raj, chcę usłyszeć jutro. A więc pamiętajcie, że była wojna sześciodniowa, Adasiu, oprócz agresji na Czechosłowację, że w każdym żydowskim domu na Dolnym Śląsku, w Szczecinie, we Wrocławiu, w niektórych domach w Gdańsku, w Łodzi zwłaszcza, był rower odebrany potem przez służby celne. Kowarski dywan, bo ten niepokój, ta niepewność wisiała nad każdym domem od lat, a zawisła jak chmura straszliwa po wojnie sześciodniowej. O tym należy opowiedzieć tym, którzy tu są po raz pierwszy, nic nie słyszeli. A propos wielokulturowości, o którą ty się tak martwisz. Żyje w Polsce, nie wiem, 1 000 000 Ukraińców, 100 tysięcy Wietnamczyków, żyją obok siebie, obok Polaków. Ci, którzy chcą, piją piwo razem z Polakami, może nie w Warszawie, ale gdzieś tam pod Warszawą. Dzieci wietnamskie się nauczyły mówić po polsku. Nie jest tak źle. No wielokulturowość jest taka, że jak przyjechali z krajów arabskich pierwszych 10 i wykupiło wszystkie restauracje, większość dobrych restauracji w Krakowie, to przyszli Polacy i zrobili taki numer, że oni jednak sprzedali te restauracje, szybko wyjechali. No. No, Polacy chcą w Krakowie mieć swoje restauracje. No. No, taki jest układ. Teraz jest oczywiście inna linia rządowa. Nie martw się o wielokulturowość, martw się o godność ludzką, o prawo wyjazdu, o prawo przyjazdu, o przyzwoitość, o szacunek do inności, o szacunek do człowieka słabego, chorego, kobiety, czarnego też. To chciałem powiedzieć dzisiaj moim szanownym panelistom, którzy uciekli od tematu marca 68, zapowiedzianego przez wicedyrektora, a wicedyrektorowi nie mogę pogratulować składu tego panelu, który jest znakomity. Ja tylko ale chcę przecież dodać, pan, że ten... Ale przepraszam bardzo, ale pan też uciekł przecież, domagając się tego wszystkiego, o czym pan mówi. Ja się z panem całkowicie zgadzam. Ja po przeczytaniu Barbary Skargi uznałem, że ona ma 1000% racji. Człowiek to nie jest najpiękniejsze zwierzę. Niestety, niestety, niestety. Ale każdy człowiek, w ogóle ogólnie rzecz biorąc. W 68 mieliśmy swoje, a 20 lat później, co zrobił Adam, pan Hussein z Iranem i zagazował całe miasto. I też właściwie się na ten temat nie mówi, no bo to... No wie, niektórzy wiedzą, no, co to była Hadżada. Staszek, nie tłumacz się. Myśmy nie rozmawiali o tragedii. Nie, ja wiem, nie, nie. A nie o tragedii emigracji. Emigracji, tak. Ja się nie tłumaczę, nie. Nie się tylko... z tego tłumaczyć, pan, więcej, pan nam o tym opowiedział, ale było... to nie jest jedyny temat. Nie jest, nie jest. Nie, tak. Co więcej, nie tłumacząc się, nie takie było założenie dzisiejszego spotkania. Ja tylko przypomnę, co może państwu umknęło, o czym mówił pan dyrektor, że to jest cykl obliczony na rok. I tych spotkań z emigrantami, z tymi, którzy zostali, będzie bardzo dużo, więc nie taki był też cel tego spotkania. Czy są
pytania do panelistów. Moje nazwisko Maciej Klausen. Proszę państwa, no, szczęśliwy jestem, że was widzę i pana Tyma, które kocham. Chciałem powiedzieć, że kocham pana Tyma. O. Ale mam trochę więcej do powiedzenia, ponieważ należę do tej grupy żydowskiej, która nie działała. Byłem wtedy, miałem 17 lat właśnie, to znaczy 16 i pół, kończyłem maturę, gdzie mnie wyrzucono, ponieważ właśnie była sprawa Izraela i ja powiedziałem, że tam jest prawdziwy komunizm. A dyrektorka była żoną kontradmirała. Ja w ogóle jestem z Gdyni, więc jestem z dużej mniejszości, proszę państwa. I chciałem powiedzieć, no dla mnie jak słyszę, że państwo walczyliście jeżdżąc do Londynu, Paryża, Wiednia, gdziekolwiek, prawda, no Warszawa, no szczerze mówiąc. Ja do Warszawy przyjeżdżałem, jak był koncert Animals i Rolling Stonesów, prawda, to była dla mnie Warszawa wtedy. Dalej już tam nic nie szukałem. Także ostatnio, jestem parę lat, mieszkam w Polsce i dostałem się do IPN-u. Nie jako członek, tylko jako ktoś, kto chce papiery. I otrzymałem papiery mojego ojca. I dopiero się dowiedziałem, że mój ojciec był członkiem zorganizowanej grupy zwanej Agresor. Ponieważ od 1962 roku starał się wyjechać do Izraela na miesiąc do rodziny. Dostawał odmowy. W 1967 roku byłem, jak przez każdego roku, na kolonii TSK Żetów. Drogi panie Sewerynie, w 1967 roku skończyły się kolonie TSK Żetów. Głupia sprawa, nic nie działał. Przyjeżdżali rodzice, zabierali dzieci z kolonii. Kolonie nam zamknęli. W połowie. Grupa starszych idących z innych kolonii TSK Żetu ze Szczecina jako formie protestu w słomianych kapieluszach, takie były modne wtedy, letnie, sobie wycięli takie gwiazdki, wie pan, nie wiem dlaczego, nie czerwone i nie pięcioramienne. To się czuło, czuło się bardzo. Podchodzono do nas pod siatkę i mówiono, że nas palą, prawda, wasze dziewczyny mają w poprzek. Także to są takie ludzkie rzeczy. Tu myśmy nie byli działaczami. Myśmy byli zwykłymi, szarymi Żydami, którzy chcieli normalnie żyć. Tak się to wyglądało. Także, drodzy państwo, mówmy szczerze, jak było. Nie wszyscy byli działaczami. Tak. Chciałem wygłosić dwa słowa tylko. Chciałem wygłosić sakramentalne zdanie, które zawsze wygłaszam w Polinie przy okazji dyskusji o marcu. Otóż chciałem przypomnieć, że marzec to nie jest tylko żydowska historia. I nawet nie przede wszystkim żydowska historia. Marzec był wolnościową rewoltą polskich studentów, polskiej inteligencji. I tylko tyle, żeby o tym nie zapominać. Tak jak pan nie chce zapominać i ma prawo o tym, co pana spotkało i wszyscy ci, którzy emigrowali, tak ja bronię tutaj, że tak powiem, tego, o czym się często zapomina, szczególnie w tym miejscu. To nie o Żydów tutaj przede wszystkim chodziło, tylko tyle. Ja może odpowiem mojemu koledze, który tutaj, Leszkowi, z którym zresztą pracowałem na jednym korytarzu Uniwersytetu Sztokholmskiego przez wiele, wiele lat. Także się znamy nie od dzisiaj. Ja może powiem, że tematem tego było, tak jak zrozumiałem, co żeście czuli w 67 roku. To nie chodzi o to, przeszliśmy też na 68. Ja próbowałem odzwierciedlić to, co wtedy czułem. Dla mnie znacznie ważniejsza była inwazja w Czechosłowacji niż wojna sześciodniowa. I też trzeba zrozumieć, że Żydzi w Polsce nie byli jedną grupą. Ja po przyjeździe do Szwecji po prostu otwierałem oczy, jak ja po raz pierwszy w życiu zobaczyłem Żydów ze Śląska, ze Szczecina, którzy mówili jidysz, chodzili do żydowskich szkół. To byli zupełnie dla mnie, nie powiem obcy, no bo nie byli obcy, ale zupełnie inni ludzie.
Oni mieli inny pogląd na świat, oni to inaczej widzieli, mieli zupełnie inne doświadczenia. I pomimo tego, że i oni, i ja byliśmy jak gdyby ofiarami tej samej fali represji, oni to odebrali zupełnie inaczej. Ja wiem, że było mnóstwo domów na Dolnym Śląsku, w Szczecinie, w Dzierżoniowie, które niezwykle przeżywało tą wojnę sześciodniową. Wiemy, że przyjeżdżali do ambasady, do Warszawy i się zgłaszali na ochotników. Ja do nich nie należałem. Moje życie wtedy było zupełnie inne i identyfikacja była też zupełnie inna. Także trzeba zrozumieć, że są różne prawdy tego okresu i one się niekoniecznie zgadzają ze sobą. Co więcej, chyba nie chodziło nam też o to, żeby rozstrzygać o wyższości jakiejś prawdy nad inną prawdą. Każde doświadczenie czy działacza, jak pan powiedział, dodam, że już po pierwszej miłości, więc poza tym, że był działaczem, był też szarym Żydem pewnie, jeżeli chciał być Żydem, jest tak samo uprawniona jak każde inne. I chyba warto się tego trzymać. Nie jest to jakaś dyskusja ekspercka, która ma nam objaśnić, co się stało, bo nie jestem pewna, czy w ogóle jesteśmy w stanie jakiegoś takiego objaśnienia się doczekać, uniwersalnego, które nas wszystkich tutaj zjednoczy w jakimś sposobie myślenia o tym. Panie Szary Żydzie, ja dziękuję za miłość, którą pan mi wyznał publicznie i chcę powiedzieć, że ja to uczucie też odwzajemniam, to znaczy jeśli chodzi o pana i o wszystkich moich przyjaciół, bo swego czasu była taka rozmowa, zresztą nie była to poważna rozmowa, ale ja udowadniałem troszkę takim winnym, takim popijając winem, że właściwie tak naprawdę, mówię to, ja uważam, znaczy mam honor czuć się jednak trochę Żydem. Bo powiedziałem tak, pomyślcie sobie, w XIV wieku Kazimierz Wielki, ostatni z Piastów, dał Żydom możliwość osiedlania, no, oficjalnie ich zaakceptował. Oni zostali po prostu jakby przyjęci do Polski. Przecież przyjęcie ludzi do... To jest wyjątkowa sytuacja teraz. To jest nieprawdopodobne, co się dzieje, że my nie możemy przyjąć nikogo z zewnątrz, biedaka, uciekiniera, który chce ocalić życie. To jest coś tak wstrząsająco. To jest niemożliwe po prostu, że to jest naprawdę. To jest niemożliwe, a jest. Przepraszam, chciałem powiedzieć kurwa, ale oczywiście nie powiem przecież, bo otrzymałem staranne wychowanie od przedwojennych pedagogów. Więc no to tyle właśnie w tej sprawie. Także dziękuję. Chciałem tylko odpowiedzieć i chciałem ci odpowiedzieć, że kiedy były wybory, pierwsze wybory prezydenckie w wolnej Polsce i podniósł się taki krzyk, że Mazowiecki jest Żydem, to co tam biskupi prostowali, to ja zapytałem Wojtka Mazowieckiego, który ze mną pracował w redakcji wtedy. Wojtek, a jak to właściwie z tym waszym żydostwem jest? Na co on mówi, właściwie to nie wiem. Do XIV wieku to sprawdzone, ale wcześniej nie mam pojęcia. Proszę państwa, ja jestem przedstawicielem może tych, którzy nie wyjechali w 68 roku, którzy tutaj zostali. A dlaczego? Dlatego, że Żydzi od dawna mieli takie powiedzenie, co Żydowi jest potrzebne? Wizy, dewizy i walizy. Otóż nareszcie wydawało się, że w tej Polsce będziemy mogli tutaj mieszkać. Mieszkać i nie czekać na to, nie szukać właśnie tych wiz, waliz i dewiz. Ale w 68 roku tu się zrobiło coś takiego okropnego. Ja uważam, że to, no oczywiście, że to przyszło z Rosji. To przyszło ze Związku Radzieckiego. Oni tam wymyślili to, znaczy te
popieranie Arabów w wojnie sześciodniowej. I tutaj nasz pan Gomułka, niezbyt mądry, poszedł ich śladem i zaczął mówić o piątej kolumnie, o różnych takich innych głupotach. Ja, prawdę powiedziawszy, wyemigrowałem wcześniej. Ja wyemigrowałem z Polski już w roku 59. I wróciłem. Wróciłem, mimo że miałem tutaj bardzo nieprzyjemne przygody, dlatego że wskutek tego, że wyemigrowałem, to zostałem wyrzucony z pracy z wilczym biletem z handlu zagranicznego, ale gdzie indziej się urządziłem jeszcze lepiej. A zapytałem się przede wszystkim moich dzieci, czy oni chcą, jak oni się czują. Otóż oni, a mam ich dwoje, syna i córkę, powiedzieli, że w szkole i wśród kolegów nie odczuwają żadnego antysemityzmu, nikt ich nie prześladuje i oni nie chcą wyjechać. I wówczas ja też postanowiłem, że tutaj, że zostanę. I sądzę, że zrobiłem nie najgorzej, ale teraz co się dzieje, proszę Państwa? Otóż to niestety przypomina bardzo Polskę Ludową. Przypomina PRL i ja tylko nad tym ubolewam i mam nadzieję, że to się wkrótce skończy, jak tutaj ktoś z Państwa już powiedział. Bardzo dziękujemy i dziękujemy Państwu za spotkanie. Seweryn Blumstein, Barbara Hof, Adam Ringer, Stanisław Tym, Jan Lityński. Dziękujemy.